Dzień dobry Państwu, witam się z Państwem w kolejnym odcinku. Tym razem poruszymy dość ciekawą tematykę, myślę, że z punktu widzenia też wielu naszych klientów, a mianowicie, czy można wygrać z chwilówką i jakie tak naprawdę błędy popełniają instytucje parabankowe. Odpowiedź na tytułowe zagadnienie brzmi oczywiście, że tak. Tak naprawdę w każdym procesie możemy wygrać, ponieważ z punktu widzenia tego założenia procesu cywilnego jesteśmy równymi stronami postępowania cywilnego. Musimy natomiast wiedzieć, jakich argumentów używać, żeby faktycznie do tej wygranej doszło. Skupmy się może zatem od początku, czyli na tym, czym są chwilówki. Czym są te instytucje, jakie są tutaj właściwie czynniki je wyróżniające. Chwilówkami tak naprawdę w języku potocznym, czy też tym, którym używamy tutaj właściwie u nas w kancelarii, są wszystkie instytucje pozabankowe, które świadczą usługi pożyczkowe, a tym samym pożyczają pieniądze klientom najczęściej na procent lub za jakąś prowizję. Chwilówki cieszą się szczególną popularnością ze względu na to, że swoje usługi świadczą nie tylko osobom, które mają bardzo dobrą zdolność kredytową, podobnie jak banki, a wręcz przeciwnie. Tak naprawdę restrykcje, żeby dostać pożyczkę w takiej instytucji, są dużo mniejsze, mniej rygorystyczne i dużo szybciej gotówkę na koncie również możemy znaleźć. W związku z tym, że instytucje te świadczą swoje usługi może w trochę mniej rygorystyczny sposób niż standardowe banki, odbija się również na cenach produktów, które oferują. Przede wszystkim ma to odzwierciedlenie w kosztach lub innych zapisach umownych, którym tak na dobrą sprawę podmioty te próbują odbić sobie ryzyko związane ze świadczeniem swoich usług. Instytucjom tutaj, które świadczą takie usługi, tak naprawdę zależy na szybkości oraz na tym, żeby to ryzyko, które wiąże się z dość właśnie możliwą niewypłacalnością swoich klientów, zredukować, również poprzez dość ryzykowne klauzule, których używają w umowach. Tym samym właśnie, jeżeli chodzi o taki proces obronny przed instytucją chwilówkową, czy nawet proces, w którym my staramy się unieważnić umowę pożyczki zawartą z taką instytucją, mogą być ciekawe z punktu widzenia argumentacji, której możemy użyć. W tym odcinku postaram się omówić 3 główne zarzuty, które najczęściej pojawiają się, jeżeli chodzi o naszą praktykę w podobnych procesach. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na koszty, które wiążą się z zawarciem umowy pożyczki w takiej instytucji. Ponieważ pożyczkodawca najczęściej zarabia wyłącznie na tym, że udziela pożyczki, odsetki, tak jak w przypadku banków, mogą mu nie wystarczyć. Wówczas decyduje się na wprowadzenie różnych kosztów do umowy, które nierzadko nie mają żadnego uzasadnienia i możemy je w postępowaniu obalić. Do takich najczęściej pojawiających się kosztów zaliczamy np. opłaty administracyjne, opłaty weryfikacyjne, prowizje przygotowawcze, prowizje ogólne, różne pakiety, które dodatkowo oprócz samej pożyczki są sprzedawane klientowi. Warto zwrócić uwagę, po co przychodziliśmy do tego pożyczkodawcy, jaki produkt chcieliśmy od niego uzyskać. Najczęściej będzie to po prostu pożyczka, czyli gotówka, której nam brakowało w danym momencie. Nie są to, a mimo że są to usługi dodatkowo świadczone razem z pożyczką, pakiety medyczne, pakiety prawne lub inne, z których tak naprawdę nigdy nie będziemy mieli okazji skorzystać, z uwagi na to, że od razu są one jeszcze dodatkowo obostrzone różnymi rygorami, które ograniczają nam możliwość skorzystania z pakietu. Wszystkie koszty, którymi obciążają nas pożyczkodawcy, nie mogą być oderwane od rzeczywistych tutaj opłat, które pożyczkodawca ponosi w związku z zawarciem z nami umowy. Czyli takimi kosztami, które mogą być faktycznie uzasadnione, to koszty dojazdu do pożyczkobiorcy, koszty wydruku dokumentów, koszty wysyłki korespondencji. Wszystkie inne koszty są tutaj, mogą budzić wątpliwości tak naprawdę, ponieważ takie rzeczy jak koszt opłacenia pracowników i tym podobne powinny być już z góry wzięte przez pożyczkodawcę pod uwagę przy świadczeniu tego typu pomocy. Dlatego zawsze warto zweryfikować, jakimi kosztami pożyczkodawca nas obciążył i czy są one zasadne. W naszej praktyce spotykamy często sytuacje, gdzie pożyczkodawca obciąża nas na przykład kosztami wysyłki korespondencji rzędu kilkuset złotych. Należałoby sobie zatem odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje wysyłka faktyczna korespondencji, ile kosztuje znaczek pocztowy, ile ewentualnie koperta, w której to zostanie wysłane, czy na przykład koszty wysyłki kurierskiej. Nie ma to zazwyczaj uzasadnienia w kilkuset złotych, tym samym już od razu jest to element, który moglibyśmy w postępowaniu podważyć. Koszty, którymi obciążani są nasi klienci, nierzadko przekraczają również ustawowe odsetki maksymalne, które są taką kwotą zaporową nieprzekraczalną, jeżeli chodzi o tego typu usługi. Przepis określający koszty maksymalne danej pożyczki znajduje się w ustawie o kredycie konsumenckim. Wskazuje on wprost wzór matematyczny, wedle którego możemy sobie obliczyć, czy nasza pożyczka zgadza się, jeżeli chodzi o maksymalne koszty, czy też jakby doszło do jakiegoś naruszenia w tym zakresie. Nierzadko zdarza się, że pożyczkodawcy przekraczają ten maksymalny wzór o na przykład 1 grosz złotówkę, co robi znaczną różnicę. Sankcją za przekroczenie tych kwot jest bowiem kredyt darmowy, czyli uznanie, że pożyczkobiorca musi zwrócić swojemu wierzycielowi jedynie to, co faktycznie od niego pożyczył. I to w ratach, które były ustalone umową pożyczki. Co jednak w przypadku, jeżeli koszty pożyczkowe nie przekraczają opłat maksymalnych? Wówczas również podnoszone przez nas zarzuty dotyczące zawyżenia tych kosztów mogą być skuteczne. Wówczas co prawda nie ma bezpośredniej sankcji przewidzianej wprost w przepisach, ale kwestia tych kosztów pozostaje poddana ocenie sądu. Sąd będzie zatem decydował, czy faktycznie np. kilkutysięczna prowizja przygotowawcza, która faktycznie nie ma odzwierciedlenia w przygotowaniu umowy, czy jakaś opłata administracyjna lub pakiet sprzedany łącznie z umową pożyczki jest zasadny i odzwierciedla tą potrzebę pożyczkobiorcy w zawarciu umowy pożyczki. Ten punkt pokazuje, że warto weryfikować koszty, ponieważ możemy w ten sposób obniżyć nasze zobowiązanie, a nawet doprowadzić do tego, że powództwo, które zostanie wszczęte przeciwko nam o zapłatę przez bank lub inną instytucję pożyczkową, zostanie oddalone w całości z uwagi na nieokreślenie wysokości zobowiązania. Drugą ważną kwestią, jaką powinniśmy wziąć pod uwagę przy ustalaniu, jakie zarzuty możemy podnieść w stosunku do chwilówki, to forma umowy, którą zawarliśmy. Warto tutaj zważyć, czy umowę zawarliśmy na piśmie, czy też w formie elektronicznej. Jeżeli chodzi o umowy zawarte w ten sposób, to czy dostaliśmy później swój egzemplarz umowy, do którego będziemy mogli wracać przez cały czas wykonywania umowy i weryfikować jej postanowienia. Taka umowa pożyczki jest bowiem wzorcem umownym, a tym samym stanowi tutaj bardzo ważny element tej współpracy, zwłaszcza na linii przedsiębiorca-konsument, a więc tutaj my jesteśmy jako pożyczkobiorca, występujemy właśnie w charakterze konsumenta i ustawodawca zakłada, że na każdym etapie realizacji umowy powinniśmy móc ją zweryfikować. Tym samym, jeżeli nie doszło nam do przekazania wzorca umownego, a tym samym tej umowy pożyczki, to już mamy gotowy zarzut wskazujący tutaj pewne naruszenie. Jeżeli natomiast umowa miała zostać przez nas podpisana, a pożyczkodawca nie dysponuje podpisanym egzemplarzem umowy, możemy również kwestionować zasadę tego postępowania, o której mówiłam w pierwszym odcinku, a mianowicie wskazywać, że tak naprawdę nie zostało wykazane, że jakakolwiek umowa została z nami zawarta. Nie ma, ponieważ przy niej takiego elementu istotnego, jak właśnie nasza zgoda na zawarcie umowy wyrażona właśnie w formie podpisu. Kolejnym elementem, jaki powinniśmy wziąć pod uwagę przy określeniu formy umowy, to jest to, czy umowa spełnia warunki kredytu konsumenckiego. Warunki te zostały określone w ustawie o kredycie konsumenckim. Jest to tak naprawdę kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt punktów, które powinny zostać spełnione przez pożyczkodawcę świadczącego usługi właśnie konsumentom. Naruszenie natomiast formy zawarcia umowy pożyczki związane jest już też z wcześniej wspomnianą sankcją kredytu darmowego, a więc prowadzi to do sytuacji, kiedy nie jesteśmy zobowiązani spłacać pożyczki razem z odsetkami i dodatkowymi kosztami, a do spłaty pozostaje nam kwota, którą faktycznie otrzymaliśmy od chwilówki. Żeby nie przedłużać tutaj naszego odcinka, które co do zasady mają mieć taką skrótową formę, nie będę wymieniać może wszystkich warunków, które umowa pożyczki powinna spełniać. Wspomnę może jedynie o najważniejszych, czyli takich jak adres pośrednika pożyczkowego, jeżeli umowa została zawarta właśnie przez pośrednika, określenie kwoty, dat zapłaty, konkretnych składników umowy oraz wyodrębnienie kosztów i kwoty, która została faktycznie nam wypłacona w ramach realizacji umowy. Kwestie te mogą się okazać trochę bardziej skomplikowane, dlatego warto wówczas zwrócić się do prawnika specjalizującego się w tego typu umowach, żeby może pomógł nam sformułować takie zarzuty lub przekazać mu sprawę. Ostatnim elementem, który tutaj będziemy omawiać, jeżeli chodzi o najpopularniejsze zarzuty pojawiające się w sprawach chwilówkowych, to prawidłowość wypowiedzenia umowy pożyczki. Jeżeli chodzi o umowy pożyczki, mają one tak naprawdę dwa rodzaje. To są umowy krótkoterminowe i długoterminowe. Krótkoterminowe mogą mieć nawet 3 dni czy 7 dni, takie również spotykamy. Długoterminowe tak naprawdę nie odróżniają się za bardzo od kredytów, ponieważ mogą one być zawierane naprawdę na długie lata. Zwłaszcza w tym drugim przypadku warto jest sprawdzić, jeżeli faktycznie doszło do problemów ze spłatą takiego zobowiązania, czy umowa została nam prawidłowo wypowiedziana. Pożyczkodawca nie ma może ustawowych wymogów, jeżeli chodzi o wypowiedzenie umowy. To jest właśnie w przeciwieństwie do banków, ponieważ banki w prawie bankowym takie restrykcyjne tutaj wymogi, jeżeli chodzi o wypowiedzenie umowy, posiadają. Tutaj jednak warto jest zwrócić uwagę na treść umowy pożyczki. Skupmy się wówczas na postanowieniach, które określają warunki oraz możliwości wypowiedzenia, w jakich sytuacjach do tego wypowiedzenia może dojść i w jakim trybie to wypowiedzenie powinno się odbyć. Czyli czy chwilówka powinna nas wezwać do zapłaty przed wypowiedzeniem, czy może samo wezwanie i wypowiedzenie umowy powinno znajdować się w jakiejś szczególnej formie, na przykład za potwierdzeniem odbioru w formie listownej. Warto się nad takimi kwestiami skupić. Jeżeli dojdzie do jakiegoś naruszenia w tym zakresie, możemy podnosić w procesie sądowym, że do wypowiedzenia umowy chwilówkowej doszło w sposób nieprawidłowy. Nieprawidłowość wypowiedzenia takiej umowy skutkuje natomiast tym, że powództwo wniesione przez chwilówkę, czyli tą instytucję pożyczkową, zostało wniesione przedwcześnie. Taka przedwczesność powództwa może prowadzić do oddalenia pozwu wniesionego przez wierzyciela. Tym samym odraczamy sobie ten skutek, który niesie za sobą wydanie wyroku nawet zasądzającego, a mianowicie skutek takiej natychmiastowej zapłaty i groźby egzekucji komorniczej. Poza umową, zwłaszcza gdy ta umowa nie przewiduje okoliczności, w jakich może dojść do wypowiedzenia umowy, warto też skupić się na takich ogólnych zasadach, jakie łączą tutaj strony takich stosunków prawnych, jak właśnie umowy pożyczki. Mamy tutaj do czynienia i z przedsiębiorcą, i z konsumentem, zatem ta równowaga stosunków jest w pewnym stopniu zachwiana, ponieważ konsument, czyli my, nie jesteśmy profesjonalistami w zakresie świadczenia usług pożyczkowych, nie dysponujemy również takim zapleczem finansowym jak firma pożyczkowa i też takim zapleczem eksperckim. Dlatego warto jest się wtedy bronić, chociażby na zasadach współżycia społecznego, wskazując, że wypowiedzenie umowy natychmiastowe może te zasady w pewnym stopniu naruszać, ponieważ nie daje nam szansy na uregulowanie ewentualnej zaległości, a możemy nawet o ewentualnych zaległościach nie wiedzieć. Tym samym warto jest spróbować, nawet jeżeli tutaj nie będzie jakichś nieprawidłowości, jeżeli chodzi o koszty i formę zawarcia umowy, również poszukiwać takich rozwiązań, zwłaszcza gdy aktualnie nie dysponujemy środkami na spłatę zobowiązania wobec wierzyciela. Może w przyszłości te środki się znajdą. Na zakończenie, powracając do tytułowego zagadnienia, czyli czy można wygrać z chwilówką, mam nadzieję, że pomogłam tutaj Państwu uzyskać odpowiedź na to pytanie i pokazałam Państwu, w jaki sposób można to zrobić, chociażby samodzielnie. Tym samym dziękuję Państwu za oglądanie. Jeżeli dotarliście ze mną do końca, zachęcam do subskrybowania kanału, klikania łapek w górę i zostawiania komentarzy. Na wszystkie komentarze będę starała się odpowiedzieć razem z naszym zespołem. Dziękuję.